Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Dzisiaj nauczymy się dźwięku, jakim jest clickroll. Jak wykonujemy clickrolla? Otóż pamiętacie odcinek, jak pokazywałem wam dźwięk Audibass? Tam robiliśmy... Jak nie pamiętacie, jak zrobić właśnie ten dźwięk, to wbijcie w opis, tam jest właśnie film. Bardzo podobnie się robi do Audibass clickroll, ponieważ tak samo zaginamy język, tak? Tylko, że nie wciągamy powietrza, tak jak wtedy. I nie wciągamy tak. Tylko na bezdechu. Tak po prostu ciągniemy tylko ten dźwięk. Luźniutko, luźniutko musimy mieć końcówkę języka, luźniutko. Jeśli otworzymy, zamkniemy usta, to możemy poeksperymentować, to wyjdzie nam... Po prostu ciągniemy ten dźwięk do dołu. Tak jak w przypadku Audibassa właśnie. Zamiast właśnie hi-hatu można wykonać clickroll, czyli... Dziękuję wam bardzo serdecznie za każdą subskrypcję, za każdego lajka. Dziękuję. Jest mi mega, mega miło na serduszku, że was jest coraz więcej mam wyświetleń, lecę troszeczkę w górę, więc dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze taka uwaga, bo mało jest ludzi u mnie na grupie na fejsie, to właśnie zachęcam was też do beatboxu, daję info, kiedy nowy film. Daję info, kiedy jest live, kiedy jest nowy film. W sumie, żeby załapać ze mną lepszy kontakt, to po prostu wbij na grupę. A jeśli po prostu serio ci się ten dźwięk nie udaje, bo no nie możesz go wykonać, to zastopuj ten film, udostępnij go na fejsie i na pewno ci wyjdzie. Trzymaj się, pa pa!